Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o freak fightach. Bohaterami tego materiału będą Adamek, Diablo, także również pojawi się wątek o Heizerze Fabiańskim i również będę Wam opowiadał o Wawrzyniaku. Więc tak, zaczynam od Tomasza Adamka, 31 sierpnia na Wielkiej Gali 22 Fame MMA dojdzie do pojedynku między innymi Adamka z Kasiuszem. Ten pojedynek zapowiada się arcy ciekawie, ponieważ Kasiusz kiedyś, zanim postanowił wejść w ten świat freak fightów, na początku marzył o takiej karierze boksera. Był nawet mistrzem Polski w 2014 roku, więc można powiedzieć, że pojedynek z Adamkiem to jest pewnego rodzaju spełnienie dla niego jego marzeń, bo pewnie wychował się na walkach Adamka, choć tak jak to bywa często w freakach, Kasiusz potrafi zaczepiać Adamka. Można powiedzieć, że ten freak fighter tą swoją popularność zdobył, występując w programie Warsaw Shore, moi drodzy, w kolejnych edycjach. A teraz walczy w freak fightach. Tomasz Adamek także ostatnio w kanale sportowym mówił, dlaczego zdecydował się walczyć w freakach. No i potwierdziło się to, o czym ja wielokrotnie mówiłem. Przede wszystkim pieniądze odgrywały dużą rolę, bo jako emerytowany 47-letni były pięściarz szukał zajęcia, nie chciał być tylko bogatym rejtnierem, więc plus do tego adrenalina, bycie w tym ciągłym treningu, ruszanie się, także wejście na nowe rynki. To wszystko sprawiło, że Adamek postanowił dalej walczyć i to będzie coś pięknego, że będzie mógł zawalczyć na Stadionie Narodowym. Ta gala się odbędzie. Pamiętamy, jak kiedyś Adamek walczył z jednym braci Kliczko o mistrzostwo. Co prawda na stadionie w Wrocławiu nie ma dobrych wspomnień z tej walki, ale tutaj Kasiusza moim zdaniem powinien pokonać. Choć właśnie ten freak fighter uchodzi za najlepszego pięściarza wśród tych wszystkich freaków. No czasem faworyci nie wygrywają, a tak zwani zawodnicy, którzy są skazani na porażkę, wygrywają. No ale tutaj to byłaby mega sensacja. Ja stawiam jednak na popularnego górala, który ma 47 lat. Ja z chęcią bym zobaczył w freakach walkę z Diablo Włodarczykiem. Adamek kontra Diablo. Można powiedzieć, że obaj panowie w programie ostatnio, który się odbył w internecie, obaj powiedzieli tak, z chęcią by się zmierzyli. Wiadomo, jeśli na stoliku będzie leżała odpowiednia suma, no to ci dwaj sportowcy zawalczą. To byłoby coś pięknego. Oczywiście, tak jak Tomasz Adamek cały czas chce walczyć tylko w formule tej pięściarskiej, jako pięściarz na duże rękawice, bo na przykład Diablo Włodarczyk, do którego teraz przejdę, właśnie na tej gali Fame MMA również będzie debiutował, ale będzie walczył w formule MMA, więc od pewnego czasu ćwiczy właśnie tą walkę w parterze. Jestem ciekaw, jak zaprezentuje się w czasie tej walki. Pamiętamy o tym, że miał walczyć już na Fame 19 z popularnym Tanculą, ale z różnych powodów jednak nie mieliśmy tej walki. No i trochę nas tutaj Diablo szokował, że zdecydował się zawalczyć właśnie Fame. Wiadomo, pieniądze to był jeden z głównych argumentów, który przekonał Krzysztofa Włodarczyka,
ale również chęć się poruszania, no bo pamiętam, że dosyć dawno stoczył ostatnią walkę pięściarską, więc a chce cały czas być w formie, jest zawodnikiem po 40. Dodatkowy taki trening, adrenalina, chęć się sprawdzenia, fajne finanse, kolejna walka na stadionie narodowym, znaczy w sensie kolejna walka, to zawsze dla takich sportowców, fighterów jest coś ważnego. I tak jak czy to jest piłka nożna, czy koszykówka, czy sporty walki, już dani ci sportowcy, gdy już będą się zbliżać do tego wieku emerytalnego, zawsze odwlekają ten moment skończenia. Friki dają możliwość byłym pięściarzom podreperować ten swój budżet, także dają możliwość dalszych treningów, nowe wyzwania, chęć się sprawdzenia. To między innymi motywuje tych zawodników. I między innymi Krzysztof Diablo Włodarczyk będzie walczył z niejakim Paszą, czyli takim popularnym, powiedziałbym, streamerem, który gra na swoich live'ach w gry. I tutaj było zadziwiające, że Diablo zdecydował się na walkę w frikach, no bo pamiętamy, jak kilka miesięcy temu nazywał właśnie tych wszystkich walczących w tej organizacji ufolutkami, był wszystkim tym zbulwersowany, no ale jak widzicie, czas minął, pieniądze były dodatkowym argumentem, który zmienił sposób myślenia. No i także w ostatnim wywiadzie Diablo jednak tutaj powiedział, że on z popularnym frikiem nie walczy, tylko walczy z, bym powiedział, pasjonatem, który chce się z nim sprawdzić. No to tutaj faworytem jest Diablo i ja jako miłośnik pięściarstwa, jako człowiek, który na początku wychowałem się na tych walkach, a jeszcze się załapałem na końcówkę kariery Andrzeja Gołoty. Pamiętam tą przegraną walkę z Tysonem, tą także przegraną, choć ona była wygrana, co wtedy uciekł popularny Gołota walcząc z Grantem. Pamiętam te pojedynki z Birdem i z wieloma innymi zawodnikami. No i tak śledziłem karierę Dariusza Michalczewskiego, a potem byłem zafascynowany tymi pojedynkami Adamka, Diablo Włodarczyka, również Szpilki. No i teraz, jak ci byli pięściarze przedłużają swoje kariery, wchodzą do świata frików, no to zawsze im będę kibicował, jeżeli chodzi o te pojedynki. Teraz trzecia sprawa. To jest właśnie, ostatnim czasie mnie zszokowało to, że w frikach, najprawdopodobniej na tej gali, która odbędzie się 31 sierpnia, będziemy mieli debiut Filipa Heizera. Powiem wam szczerze, że to tego, że dziennikarz, który niedawno tańczył w Tańcu z Gwiazdami, zdecyduje się na walkę w frikach, to jestem zszokowany. Zawsze pamiętamy tego reportera jako dziennikarz TVN-u, zawsze w Dzień Dobry bardzo TVN biegał tam i no były często fajne takie programy, zadawał pytania, później także prowadził jeden z Big Brotherów. No, ostatnio także również była dosyć znana ten jego biznes, czyli te kebaby. Ale to, że będzie on próbował, będzie chciał walczyć, będzie się chciał sprawdzić, to mnie zszokowało. Wiadomo, dobre pieniądze. Wiemy o tym, że popularny Heizer często w ostatnim czasie, od kilku lat dbał o formę trenując na siłowni. A wiadomo, że sztuki walki, te treningi to jest niesamowity wysiłek, coś nowego. Jak się trenuje to, no to potem się chce walczyć. W związku z tym włodarze Fame MMA chcieli, żeby właśnie aktor, także raper, czyli Fabiański, zawalczył właśnie z Heizerem, bo to się fajnie by sprzedało. Pamiętamy, że Fabiański no, przegrywał te walki, dobre pieniądze zarobił, ale właśnie
aktor, który rapuje, powiedział, że w najbliższym czasie to on się koncentruje tylko właśnie na muzyce i na aktorstwie i ten etap freaków ma zakończony. Zresztą mu się nie dziwię, no bo sam w wielu wywiadach, w audycji wojewódzkiego i jeszcze w kilku innych mówił o tym, że jednak to była jego taka, tam odgrywał rolę, był aktorem w tych freakach, między innymi dbał o to, żeby mu się nic nie stało, no bo jednak jako aktor no to musi być w 100% zdrowy na planie, więc nie pokusił się na te 300-400 tysięcy złotych za walkę, jak, bo między innymi o takiej garzy mówimy, możemy o tym wyczytać na pudelku. No i właśnie Heiser pewnie zawalczy, tylko zupełnie z kimś innym. Powiem wam szczerze, że no to mnie zszokowało. Jestem, co ogólnie myślicie o tym pomyśle, że Heiser będzie walczył i czy by jednak byście znów zobaczyli Fabiańskiego walczącego w freakach. No i przechodzę do kolejnego tematu. Jakub Wawrzyniak, który pamiętamy w dobrym stylu zadebiutował w freakach, gdy pokonywał Dzianiego. No i w ostatnim czasie duża rzesza piłkarzy, no bo Rzeźniczak, Kosowski, także również Hajto. Do tego jeszcze siatkarze, Bartman, Augustyniak i tak można byłoby wymieniać. Rzesza piłkarzy próbuje tych swoich sił w freakach. Ostatnio Wawrzyniak w jednym z wywiadów powiedział o tym, że nie sądził, że freakfighty, te treningi, przygotowanie do walk, do pojedynków będzie mu sprawiało tyle przyjemności. No bo wiadomo, gdy były reprezentant Polski kończy karierę, skupia się na roli eksperta telewizyjnego, plus do tego ma papiery na trenera, no to wiadomo, że tacy byli piłkarze trenują, chodzą sobie na siłownię, ale jednak trenując na gymie popularnym, no nie ma jednak tej adrenaliny, do której ci piłkarze byli przyzwyczajeni. No bo pamiętajmy o tym, że Jakub Wawrzyniak jako piłkarz Legii Warszawa, Widzewa, Lechii, GKS-u Katowice, no to był przyzwyczajony do tego, że zawsze musiał grać o coś, że była presja. Plus do tego przez wiele lat grał w reprezentacji, był jednym z podstawowych zawodników, jednym z najbardziej krytykowanych, bym powiedział, reprezentantów Polski. Nawet grał w tych klubach zagranicznych, był w lidze rosyjskiej, był w Panathinaikosie, znaczy w Rosji grał, w Atenach bardziej był niż grał, ale jednak zawsze grając na tych wielkich stadionach była presja, adrenalina. No i po pewnym czasie jednak występując w studiu telewizyjnym jako ekspert, trema jest, ale to nie są takie same emocje, jakie ten piłkarz odczuwał w czasie widowiska sportowego. Szukał takiej swojej nowej roli, no i fajnie, że złapał tego bakcyla i mu się podoba, i fajnie, że Peszkin, czyli Sławomir Peszko, potrafił właśnie Wawrzyniaka namówić, jak widać, że były zawodnik Lecha Poznań cały czas próbuje i jest skuteczny w namawianiu byłych reprezentantów Polski czy byłych zawodników ekstraklasy do walki, no bo wiadomo, że jest pewna rzesza miłośników freakfightów, Cloud MMA, także Fame'u, czyli ci młodzi. Można nawet powiedzieć, to fajnie przedstawił Jakub Wawrzyniak, który ma córkę, która jest właśnie w wieku, bym powiedział, tego, no, tych wszystkich ludzi, którzy najbardziej lubią oglądać te walki, ale już takie postacie jak Wawrzyniak, między innymi Diablo, Adamek, Kosecki, czy nawet Świerczewski, to ci sportowcy przyciągają tych starszych widzów, którzy tych piłkarzy, pięściarzy podziwiali na arenach, czy na boiskach, czy na właśnie tych ringach. I to ja to się powoli zastanawiam, bo najprawdopodobniej
tak jak z wieloma dziedzinami, znaczy z wieloma dyscyplinami sportowymi bywa tak, w pewnym momencie boks jednak, ta oglądalność zaczęła spadać, pojawiło się KSW. KSW przeżywało ten złoty swój okres, pojawiły się friki. No i teraz właśnie freak fighty mają ten swój złoty okres, ale do czasu, aż pojawi się kolejny taki gola, jakiś bym powiedział człowiek, który wymyśli inną dyscyplinę i może być tak, że tam będą sportowcy ciągnąć. Powiem wam szczerze, że 10 lat temu, 15 lat temu nie pomyślelibyśmy o tym, że piłkarze, byli siatkarze, byli pięściarze, będą toczyć walki z różnego rodzaju twórcami internetowymi czy celebrytami. Nikt by o tym nie powiedział, a to jest niesamowite, że no jednak jest duża oglądalność, to jest pewnego rodzaju taki fenomen, że młodzi ludzie takimi walkami pasjonują się, tak jak ja kiedyś walkami Gołoty, Adamka czy Michalczewskiego. Jestem ogólnie ciekaw, co wy myślicie o tym pojedynku Adamka, Diablo, także o tym, co w ostatnim czasie mówił Wawrzyniak. Czy chcielibyście zobaczyć Heizera w Otagonie? I także jestem ciekaw, czy podoba wam się ta motywacja, którą się kieruje Adamek i Diablo? Czy podoba wam się to, że byli pięściarze, którzy tą swoją sławę zbudowali na zwycięstwach, uprawiając ten piękny olimpijski sport? Czy podoba wam się, że decydują się zejść do frików i często walczą, powiedziałbym, z amatorami, z pewnego rodzaju pasjonatami? Napiszcie w komentarzach. Jeśli podobał się wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Także zachęcam do udostępniania moich odcinków. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!